Cześć, witajcie piraci w 10 odcinku gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Widzę, że jesteśmy tu już na miejscu. Tak patrzę, wydaje mi się przynajmniej. To jest jakiś totem. Jakiś totem, zaraz to sobie zobaczę. Jestem tutaj blisko. O proszę. Co to jest? Zaraz zobaczymy. Zaraz sobie to oblukamy. Okej. O proszę! Wrócił motyw z Assassin's Creed 3. Jeżeli ktoś grał w Assassina 3 i dobrze go na perfekta przychodził, to powinien wiedzieć o co w tym chodzi. Dobra, a jak ktoś nie wie, to jestem już, wybaczcie. Wiedziałem, że ktoś do mnie będzie dzwonić, dlatego wiecie, wolałem odebrać niż olać sprawę. Okej, udało mi się zrobić tak jak należy. Teraz musimy tutaj dotrzeć. Jakby to można tak określić. A, trzeba tak to zrobić, bo nasz Edward normalnie tego nie zrobi. A musimy za niego skoczyć. Okej. A on tak to odkopuje. No to dużo roboty przy tym nie ma, bo tylko musi dokładnie tym mieczem wykierować skałę, żeby po prostu przesunąć. Jakiś kamień Majów. Okej, mamy jakiś kamień Majów. Na czemu jest tu cały teren strzeżony? Jeśli mogę wiedzieć. A tak, bo my tu już byliśmy, to jest ten sam teren. Tylko musimy na niego uważać. Są rozmaici templariusze. Dobra, tam mamy biednego. O kurde. Okej. Było blisko, by nas zauważył, ale typowe. Alarm! Rouse yourselves, you dullards! Kurde. Wow, cisza głupcze! Dobre Kenway, dobre! No, cisza głupcze. Właśnie. No, zajebiście, żeś to zrobił, Kenway. To mi się podobało. I już tym poczułem emocje. A teraz nie wiem, co mam dalej robić. Dlatego przynajmniej obec muszę coś robić. LOL! Co to za skoki nagle? Dobra. O, uciszony znowu. Achievementa dostałem. Mnie się to nawet spodobało. Tutaj mamy właśnie, jak widać, fragment danych Animusa. A dobra. Wow. Ty tam uważaj. O kurde. Nie będzie mi tu nikt dzwonił. O fuck. Dobra. Teraz po prostu ich zgubiłem. Ja powinienem... Dwóch strzelców, o cholera. Podwójne zagrożenie dla nas. Czekaj. Aj. Jak ty to strzelasz? Czekaj. O kurde. Wykrył mnie, skubany. Masz tu teraz. Czekaj, będziesz szybszy. Okej, dobra. Może tam raz spudłowałeś. Ale to nieistotne. Tu mamy fragment danych Animuska. Coś jeszcze? Coś jeszcze mogę tu zrobić? O, powinienem sobie punkty widokowo odświeżyć. To trzeba zniszczyć, bo nie mogę dopuścić do tego, żeby kolejne te sabotaże były. No, czy chodzi o to, żeby nie było alarmów
Więc to zasabotowałem. Okej, okay, tu mamy punkt widokowy. Taki dość prosty. Nieskomplikowany, a prosty. Więc odświeżymy sobie mapeczkę. Srapeczkę. Żeby po prostu ułatwić sobie po prostu transportowanie się po tej części wyspy. A proszę, tu mamy skrzynię w stajni, tak? Stajnie to jest, bo inaczej to nie wygląda. To nawet błoto było, słychać. Szanta, którą też sobie zbierzemy. Czekajcie, ale mamy tu templariusza. Dwóch templariuszy właściwie. No chodź. Dobra, przyjdzie tu. Przyjdzie tu na mój rozkaz. I zginiesz. Nie! Good job, Edward. Good job. Okej, tylko jak tu teraz zacząć z tą szantą? A, czyli tak. Fuck, ktoś mnie wykrył. O, szybko poszło. Nawet się nie pomęczyłem. W ogóle gdzie jest ta misja? Bo chciałbym to wiedzieć. Aż tam w pizdu? No to czemu mi teraz tego nie mówicie? No to ja już stąd idę. Co ja tu robię? Ja tu tylko będę czas marnował. To co zabrałem, to dałem radę zebrać, ale dalej no nie będę tak, kurde, robił. Chwileczkę. Wracamy do mojej kapki. Dobra, wracamy na statek. Do naszej załogi. Dobra, zaczynamy. Co jest? Kurde, ale mi się pochrzaniło coś. Co ty robisz, Edward? Jeśli mogę wiedzieć. Kurde, znowu ten łowca. Łowca, kurde. Ten czerwony statek to jest łowca. Więc jak coś, zwracam się do łowcy kamery. Bo wczoraj mi powiedział, że myślał, że o nim mówię, ale tak naprawdę o tym czerwonym statku, który jest łowcą i próbuje mnie tu teraz zmasakrować, dlatego uciekamy. Przyśpiesz, daj full gazu. Nie. Temu łowcy to trzeba uciec, bo my nie damy rady, to jest wiadome. To jest od razu wiadome. Oż, pizdę. No i jeszcze. Czekaj. Macie tu peczuszki. No chodź, chodź, chodź. Dobra. Myślę, że już dali nam spokój. No, dali spokój. Statek się tu będzie, myślę, regenerował. Płyniemy do celu misji. Przy okazji może coś się pozbiera. Zobaczymy. Póki co jest dobrze. Bywało lepiej. Edward, nie pójdź tak płytko, bo jeszcze ci się posadzi tam spód tego statku. A łowca da nam już spokój. A to już tutaj. Nie aż tak daleko. I śpiewajcie, piratki. Śpiewajcie. Bo to się przyda. Śpiew daje dopingu. A doping jest tutaj naprawdę ważny. O. Ładnie, żeś zaparkował, Edward. Czekajcie, to już tutaj sprawdzę na mapie. Tak, to będzie już tutaj. Yep. Dobre, to był dobry skok. Słona Laguna. Okej. Okay. To już jesteśmy w tej słonej lagunie. To jest... O, tu już skrzyneczka na dzień dobry, którą sobie weźmiemy. Pięknie. Dobra, tu mamy misję. Porządna obrona.
O. A to czekajcie, dajcie mi jeszcze odświeżyć punkt widokowy. Bo punkt widokowy to jest podstawa w Assassin's Creed'zie. Inaczej tu nie ma o czym mówić. Odświeżę sobie tylko ten punkt. No. Przynajmniej będę miał problem z głowy, a potem się wezmę za misję. Okej, dobrze. No to pozbieramy sobie jeszcze skrzyneczki. Trochę się wzbogacimy o reale. Jep, doskonale. Naboje żeśmy dostali. I tu jeszcze fragment danych animuska. Jep. Dobra. I już możemy robić misję. I dzisiaj nie było takie trudne. Tu jeszcze mapka jest. Wybaczcie, ale naprawdę, jak coś zobaczę, to muszę to wziąć. Tu mamy mapę skarbów. Dobra, teraz już możemy iść na misję. Spokojnie. Okej. Porządna obrona. Już mamy sekwencję trzecią. Dawno. Odkąd tylko zdobyliśmy kawkę. Here's to our pirate republic, lads. We're prosperous, free, and out the reach of kings, clergy, and decadents. Ach, potrzebny ten klimat, plaża, wolność. Near 500 men now pledge their allegiance to the brethren of the coast in Nassau. Not a bad number. True. Yet we lack sturdy defenses. If the king were to attack the town, he'd trample us. Then let us find the observatory. If it does what these tablets claim, we'll be unbeatable. Not that twaddle again, can we? It's a story for schoolboys. Przeciwiasz mi się? I mean, proper defenses. Steal a galleon, shift all the guns to one side. Would make a nice ornament for one of our harbors. It will not be easy to steal a full Spanish galleon. Have you one in mind? I do, sir. And I'll show you. She's a fussock, she is. No to pokaż. And slow. To proszę mi pokazać łajbę, panie kapitanie. Jak takiś mądry. Co się dzieje? Co się dzieje? Taki loading był. No a teraz mamy się tepnąć do naszej kawki. Dobra, ruszamy. Poszukaj El Arca del Maestro. No to nie ma problemu. Bierzemy full gaz i ruszamy. O kurde, wiatry są. Tu trzeba już uważać, byśmy nie przesadzili. Wiatry nas ciągną, ale płyniemy i tak mimo wszystko szybko. Uważaj, uważaj. Okej, zabraliśmy sobie cukier. Mam wrażenie, że mam trochę za cicho grę. O, chyba teraz jest dobrze. Dobra. Płyniemy na strefę strzeżoną, więc tu trochę będzie masakry. Okej, jest ta strefa zastrzeżona. Deszczy kleje, czyli spadki FPS-ów, tradycja. A teraz trzeba użyć lunety, aby zidentyfikować swój cel. To chyba tutaj. Nie wiem. A jakieś, nie wiem, cele opcjonalne? Nie. Dobra, płyniemy tak między. Ło kurde. No to teraz się robi niebezpiecznie. Kurde. Teraz to będzie już ostro. Jak na początku pierwszego odcinka. Więc wiecie, tu już trzeba naprawdę szykować się na... Chwileczkę, tak patrzę... Nic... Tam jest jakiś statek.
Wow. To chyba tutaj coś takie duże jest. To znaczy, że to będzie tutaj mniej więcej. No, jest. Jest duże. To pewnie już tutaj. Dobra. Okej, chyba już atakujemy. Okej, ruszamy do ataku. Przystępujemy do ataku. Co jest? O Boże. A, coś pewnie zawaliłem. Kurde. No oczywiście, jak to ja. O, mamy już. Dobra, to już wiemy, że mamy śledzić statek. Dobra. To już przynajmniej wiemy. Kurde, ale to było dziwne, trzeba przyznać. Może byśmy tak przyspieszyli. Kurde, teraz będzie naprawdę ciężko. Teraz mamy śledzić statek. Ja sobie w niego strzeliłem. Wyjebkę miałem na niego. Pewnie. Dobra, teraz trzeba uważać, żeby nas nie wykrył. Ogólnie. Żeby nas nie wykryto, bo będzie kapowo. A wiecie, jak to się potem kończy. Dobra, może byśmy tak zwolnili tempo. Dobra, może jednak przyspieszymy. Kurde, będzie wykrycie, nie? Okej. Ale ten statek jeszcze nas nie zauważył. I o to chodzi, żeby nas ten statek nie zauważył. Dobra. Chyba trzeba brasować. Dobra. Dobra, nie reagujemy na te inne statki. O kurde. A, ze statkiem się zdarzyłem. To dobrze. Czyli zarzucę beczkami. Będą mieli co robić. Przynajmniej. Kurde, trzeba uważać. Fuck. Nie. Niech to do licha. Jasna. Dobra. Przestał nas przynajmniej już tutaj patrzeć, obserwować. Dlatego teraz uważać trzeba. Dobra, przyspieszenie. Kurde, chyba ci walnę z tego działa. Ale najwyżej się też powstrzymam. Dlatego trzeba się śledzić statek. Nie wolno. Musimy skupiać na tych statkach. Bo to tylko wyjątkowo utrudnienie. O kurde. Prawie byśmy przekroczyli to pomarańczowe pole. I patrz, zacznę strzelać. O, dobrze, żeśmy teraz zrobili. Tam jest jakaś skrzyneczka, którą sobie wezmę. Jest, przeszukujemy room. Okej. O, dobra, nie zauważył nas. Ale płyniemy, śledzimy. Tak nie może być. Ale jest, czuć tą epickość. W końcu poziomy misji są nieco trudniejsze, ale jednocześnie czuć te emocje. Jest ta epickość. Tylko żebym miał te 60 fps, to naprawdę. Charles Wayne? Aha, czyli tam płynie sobie Charles Wayne. Zwolnij trochę. Okej, co to jest? Co? O kurde. Ale ładnie zgładził te. Unikaj ognia moździerzowego. Aha. Dobra. Czaję bazę. Aha. I teraz właśnie najlepiej jest z tego korzystać. O kurde. Oberwiemy na tym trochę. No, oberwaliśmy. Trudno. Cholera. Niech to. Aj. Pewnie było cel. Nie było celu. Myślałem. Kurde.
Dobra, nie trafi nas, nie trafi. Dobrze. Kurde. Nie, masakra, dobra, zatapiamy okręty hiszpańskie. Już, bierzemy się do roboty. Dobra. Kurde. Ktoś czuje, że ja padnę. Nie, ja czuję, że padnę. To od razu mówię. Dobra. Może jeszcze ogarnę. Kurde, żem się tak dał. No super! Musiała być ta desynchronizacja. No po prostu epic. Kurde, szkoda. Szkoda, że w ogóle tak dawałem się trafiać. Co, jeszcze raz mamy go śledzić. Dobra, najlepiej jak tak będziemy pływać. Przydałoby się teraz. Przynajmniej tak dla naszego bezpieczeństwa. Co się stało? Dlaczego się zatrzymałem? Jakim prawem? Jakim prawem się zatrzymałem? Dobra, trzeba uważać, trzeba uważać. Lub skręty, dobrze! I tak teraz miało być. Ajajaj, trochę nam się berwało. Kurde. Skręt, skręt. No i patrzcie, no oberwę, oberwę. A jednak nie. Dobra, chyba jeszcze jedna fala będzie, teta. Patrz, co ten synek kombinuje. O kurde. Dobra. Teraz mu się nie udało. Więc teraz mamy większe szanse na podbój statków hiszpańskich. Dobra, tamten pewnie się wycofa. A my tu możemy się już tym zająć. Tym, co to bardziej lubimy. Dobrze, zaraz was zatopimy. Jeb. Ktoś tam może trafi, może nie. Dobra, już. Albo możemy zrobić coś takiego. Jak podejdą. Trafi się? Trafi się! Pewnie. Pięknie, jeden zatopiony. Unik, unik. Dobrze. Dobra, traf. No i za wysoko trochę. Tak szczerze mówiąc. Ty, uważaj co robisz. Żeby ci się nie pomyliło przypadkiem. O kurde. Dobra. Jest. Dobra. Tak sobie strzelę w te beczki. Okej. Okay. Teraz zrobię... Może zwolnimy trochę, żebyśmy mieli większą zwrotność. Jest. I jeszcze raz. Jest. Dobrze. Jeb! Dobrze. Dobra, przeszukane. Okej, wyrzuciłem wam tu beczki. Jebut! Jebut! Okej. Zakręcam te. Padnij, padnij. Brasuj, dobrze. Dobra. Teraz może zakręt i znowu atak. A to tak słabo. Jest. Dobra, straciliśmy tam tylko jeden pasek. Ale to nie jest aż tak znowu dużo dla nas. Pięknie. Ostatni do wysadzenia. Dobra, to nam niepotrzebne. Okej. To nie wiem na co było. Patrz. Dobra, zrobimy teraz takie wiksy.
Jest? Nie wyszło. Dobra, widzę, że chce z nami pogrywać. Ale no nie uda mu się, bo już zginie. Pięknie. Dobra robota. Wow. To było nawet niezłe. Ciężkie zarazem. Ale ten koleś z tymi naprawdę przerąbane. Natural stronghold used by a French captain named Julian de Casse, the Templar. Name's right. Didn't know he had a title. I know the man. And if he sees my ship, he'll know it from his time in Havana, meaning he may wonder at who's sailing her now. I can't risk that. And I don't want to lose that galleon. Mm-hmm. Let's think on. Maybe wait till it's dark before hopping aboard. Aha. Okej, misja zakończona, jak najbardziej. Za to dwie łodzie, jedną salwą. Kurde, nie udało mi się w ogóle. Oj, Boże, Boże. Dobra. I tak daję wspomnienie 5, bo to było epickie. A ja po prostu tylko, wiecie, no nie ogarnąłem. Ale i tak się cieszę. Cieszę się, że tak mi po prostu to poszło. Dobra. Wiecie co, to może już tu zakończymy odcinek. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 10 już odcinka z Assassin's Creed 4 Black Flag. Jeżeli wam się spodobał, łowca, nie zapomnijcie szybko ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja lecę do wody, na razie, cześć!